Nie sądziłem, że dożyję tego dnia, ale Subnautica Below Zero dostała nowy update. What the dog? Jak sama nazwa wskazuje, jedną z rzeczy jest dock. Otóż jest to dock do Sea Trucka. Coś tam twórcy pisali, że już nie będzie trzeba zmieniać modułów w otwartym morzu. Czy to oznacza, że po prostu możemy wszystkie moduły wsadzić do tego czegoś i potem je wymieniać? Ale muszę tu trochę pokraftować i powiem wam, jak wbiłem do gry, to od razu panika, bo wody nie miałem nawet. Absolutnie nie pamiętam tutaj mojej bazy, na szczęście mam to wszystko posegregowane. Dobra, złoto i co tu jeszcze? Dwa srebra i to tyle, i można craftować. Jeszcze szkło i elo. A kwarcu chyba też gdzieś mam dużo, tak mi się wydaje? No, trochę. Wiem, że będą takie pytania, więc od razu odpowiem. Nie, to nie jest nowa seria, to jest stara, bardzo stara seria. Ja po prostu tutaj robię odcinek, bo jest update, tak? Dobra, gdzie by to tu postawić? O kurde, duże to jest. Do stacji dokującej nie da się dołączyć? Chyba by się dało, ale chyba nie bardzo. Wodorosty i tak dalej. Tu się da? Oho, łączy się z tamtym. Okej, okay, a jakbym to jakoś inaczej? Tu się da, ale to nie chcę tak. Kurde, nie no, chcę do stacji dokującej dołączyć, halo. Ja wiem, kurde, jakbym korytarz zrobił tutaj jakiś... Da się tak? Da się. Nie mam tytanu. Od czego są szafeczki? Dalej nie mogę. No co za dziadostwo. A tu już bym mógł. Drugi korytarz? Nie, to nie chcę się w ogóle łączyć z korytarzami. Ja to serio muszę połączyć z tym dużym pokojem po prostu? Bo innej opcji nie ma? Trochę lipa, ale niech będzie. Ja w złą stronę to próbowałem połączyć. Teraz się da! Wystarczy w dobrostronę odwrócić. Wezmę to bliżej, tylko muszę switchoka wywalić. Teraz się da! Wystarczy w dobrostronę odwrócić. Wezmę to bliżej, tylko muszę switchoka wywalić. No i proszę państwa, tak wygląda dock Sea Trucka. Można tu sobie wejść i tu jest... takie coś. I dalej już nie... A nie, przejdę. I do bazy mogę wejść. Nie, wcale nie powinna się tu wlać woda. Jeszcze jedną rzeczą, którą dodali, jest... rozgrywka. Zmienia niestandardowy tryb gry. Tak, nie będę miał osiągnięć, ale dobra, one i tak są zbugowane, wiecie? Z 13 osiągnięć mam 2, żeby stworzyć Sea Trucka i żeby zlokalizować mój drop pod, czyli ten, jakby wiecie, tą podstawową bazę. A ja powinienem mieć achievementy za dosyć dużo rzeczy, także no sorry, ale nie bardzo mnie teraz interesują te achievementy. Głód, pragnienie, spadek temperatury ciała, zużycie tlenu, głębokość maksymalna pojazdów, bazy podwodne wymagają wzmocnienia, wytwarzanie wymaga zasobów, o, tu jest dużo cheatów, włącz śmieć permanentną, chyba bym nie chciał. Dieta wegetariańska. Gracz nie może odżywiać się zwierzętami. Ja miałbym cały czas roślinki wpieprzać? Ale przecież one tak mało dają. To jest ciekawe, długość dnia i nocy. Zero. Jeden. Mnożnik występowania złej pogody, otrzymywanych obrażeń przez gracza, przez pojazdy, przez drapieżniki. Mnożnik agresji. Ja właśnie chyba zrobiłem, że jest wieczna noc. No tak, no to ma sens. Ja się teraz boję. Ja się boję żyć. Małpa! Ona też jest uznawana za agresywną? No niby kradnie, ale ona nie jest za bardzo agresywna, ona jest całkiem pomocna czasami. Potrafi ci na przykład, nie wiem, kwarc przynieść. Jak tam dzień? Noc ma trwać minutę. Uuu, dobra, leci! Leci dosyć szybko. Ja pierdziele. Ale zasuwa. Ale widać tutaj, że się obraca ten księżyc chyba. To mi się wydaje. Okej. Dzień się zrobił dosyć szybko. Dobra, ja tak zostaję. Mam tu wszystkie moduły? Mam wszystkie, jest 6. Jest kombinezon, jest teleportacyjny, to jest chyba, tak mi się wydaje, tak pamiętam. Tutaj jest... Kurde, małpa, wywalaj. Nie, weź wyjazd. Nie chcę tej agresywności, bo tutaj mam tylko małpy. Zero. Tutaj jest akwaryjny, tutaj jest pewnie wypoczynkowy. Jakiś magazyn i jeszcze coś było. Nawet pamiętam mniej więcej ułożenie tych modułów. Ale to wszystko się zmieści? Tego dosyć dużo jest. Weź to, załaduj. Trochę oberwało, ale dobra. Załadujesz to wszystko? Uuu, ładne. A czemu ja miałem wodę w pojeździe? Okej, tu jest mój Sea Truck. Oddzielony od tych wszystkich modułów. Tu mogę mu zmienić nazwę. Ciemżarówka. Nazwę i w ogóle to wszystko, co mogę robić tutaj.
Spoko. Jakie ja tu mam moduły? To jest magazyn? Nie, to jest fabrykatorowe. Zapomniałem, że on istnieje. Tu jest magazyn. Tu jest akwaryjny. Tutaj jest teleportacyjny. Nie. Tu jest wypoczynkowy, tu jest teleportacyjny i tu jest prawn. Czyli prawie idealnie pamiętałem. No dobra, ale co? To tyle? Do 5 modułów? Mam 6. No more chasing your modules around in open water. A, chodzi o to, że po prostu one ci się nie będą gubić, a nic takiego, że nie wiem, jak jakiś rekin walnie, no to ci nie odpłyną w bok. Czyli to jest tyle. Czekaj, jak jest do 5 modułów, a ja mam 6? A, to po prostu wystaje. To żaden problem. Dodaję jeszcze guziczek tutaj oswobódź, jeżeli byś sobie, nie wiem, utknął gdzieś pod teksturami, coś takiego, to możesz się uwolnić. Po wybraniu tej opcji gracz zostanie przeniesiony w najbliższe wolne miejsce, odblokowuje to postać, która utknęła w świecie. Tak. Jestem w wolnym miejscu. Update tak właściwie jest dosyć mały. Jedyne co dodali to właśnie to. Ten guzik oswobodzenia, ten tryb customowy i naprawianie błędów. Podobno naprawili ich bardzo dużo, ale nie bardzo pochwalili się, jakie to były błędy. Ten tryb customowy daje możliwość, żeby tutaj jakiś Subnautica Hardcore Mode zrobić. Permadeath, dieta wegetariańska, nieskończona noc, ciągle zła pogoda, ty otrzymujesz razy 10, co? Razy 10 obrażeń. Pojazdy również padają na hita, drapieżniki nic nie obrywają. A tu nie można zwiększyć obrażeń tym drapieżnikom, tylko zmniejszyć. Można sobie tylko utrudnić, nie ułatwić. No i mnożnik agresji można sobie zwiększyć, także to byłby trochę hardcore. Chociaż jeszcze jakiś mnożnik zużycia tlenu by się przydał, wiecie? O, organiczne źródła tlenu. Tlen można pozyskiwać od pewnych gatunków roślin i zwierząt. Tak, to też można wyłączyć i to też byłoby pewne utrudnienie. Biedne bumerangi, co? Czemu ja to zrobiłem? Tu już wodorosty są. Biedne bumerangi. Energia ważniejsza. Co? Co się stało? Ok. Dobra, jeszcze zobaczmy, jak on stąd wyłazi. Dawaj, siadaj. Napełnia się woda z jakiegoś powodu? Bo napełnia się ogólnie w tym całym tym korytarzu. W sensie tutaj w tej sekcji, co się tu łazi. Ale to się trochę buguje i widać, jakby to się zapełniało w pojeździe. Ta aktualizacja naprawia błędy, ale powstają również nowe. Witaj w Minecraft Dungeons. Ej, nawet mi nie naprawiłeś modułu. Myślałem, że ta sekcja przynajmniej będzie naprawiać mi moduły. Jakby naprawiło mi statek i odnowiło energię. Ale co z moimi modułami? No bez kitu. Przecież to wygląda, jakby to w pojeździe woda zniknęła. Dobra, tak czy siak to jest What the Dog Update. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia i siemka.